Loża radiowa. W loży radiowej są już nasi goście. Nie przypłynęli do nas, ale raczej przyjechali. Tak sobie przynajmniej myślę. Pan Czesław Szarek, przepraszam, prezes Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Oraz pan Andrzej Podgórski, rzecznik Rady Kapitanów Żeglugi. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, jak przyjęliście informację, że wreszcie rozpisano, jest ogłoszony przetarg na budowę zbiornika, na dokończenie budowy zbiornika w Raciborzu? 30 czerwca poznamy tego, kto będzie realizował tęże budowę. I będzie to zbiornik suchy. Na pewno. To nasze tak zdziwienie. My robimy wszystko. No naprawdę jesteśmy bardzo tym zainteresowani, podbudowani, że będzie kontynuacja budowy, ale że w takiej treści, no to z takim finałem, no to nie jest zbyt ciekawa informacja. Ale dlaczego, panie Andrzeju? Ponieważ zbiornik Racibórz według planów pierwotnych miał być zbiornikiem wielofunkcyjnym. To znaczy retencyjnym. Retencyjnym, czyli magazynującym wodę na wypadek suszy lub wspierający nadmiar wody na wypadek powodzi. Wielofunkcyjność takiego zbiornika również zakłada to, że jest wykorzystany przez energetykę do produkcji czystej, białej energii z wody, a dla nas miał znaczenie takie, że jeden z odcinków planowanej drogi wodnej pomiędzy Koźlem a Ostrawą przebiegałby po prostu przez zbiornik. Zbiornik byłby elementem drogi wodnej. Bo biorąc pod uwagę bezpieczeństwo powodziowe, no to tak na logikę, jak ktoś nie jest ekspertem, to może sobie wyobrazić, że jak mamy taki zbiornik suchy, czyli ogromną dziurę w ziemi, to jeżeli tam nie ma wody, to on jest w stanie przyjąć więcej wody, niż jak już jest na przykład w połowie zapełniony, więc wtedy bezpieczeństwo powodziowe może się wydawać dla kogoś większe, ale pan tutaj właśnie inne argumenty podkreślił, czyli energetyka, a także żegluga. Oczywiście, ale mamy świetne przykłady. Mamy zbiornik Nyski, zbiornik Turawski, zbiornik Otmuchów. Wszędzie tam jest utrzymywana rezerwa powodziowa, ale te zbiorniki są napełnione. Służą również rekreacji, wypoczynkowi, ale i produkcji energii też. Czy taka decyzja, no i tak wynika ze specyfikacji tutaj przetargowej, że będzie to zbiornik suchy, oznacza to, że faktycznie tej drogi Koźle-Ostrawa nie będzie? A tutaj dochodzimy do istoty naszej wizyty, bo my mamy koncepcję, która całkowicie uniezależni wykorzystanie żeglugowe zbiornika od tego, czy on będzie pusty, czy będzie napełniony. To znaczy? Słuchamy tej koncepcji. Każdy zbiornik, czy suchy, czy pełny, musi posiadać obwałowanie boczne, czołowe, no w tym przypadku również czołowe, bo to nie jest wcale żaden polder, tylko to jest zwykły zbiornik zaporowy z zaporą czołową, więc nazywanie tego suchym polderem jest trochę neologizmem i niezbyt logicznym, ponieważ poldery umieszczone są po bokach rzeki, a nie jako zapora czołowa. Ale przy jednym z obwałowań bocznych wystarczy dobudować tak zwaną ściankę szczelną i powstanie kanał. Kanał o dobrych parametrach dla żeglugi, podczas gdy reszta zbiornika może być sucha. Może się odbywać tam dalej kopanie kruszywa, bo w zasadzie, powiedzmy sobie szczerze, ten zbiornik nie jest zbiornikiem ani suchym, ani mokrym, tylko jest kopalnią kruszyw. Czyli tak obrazując, płynąc z Czech, można po prostu ominąć suchy zbiornik tym kanałem i dalej potem za zbiornikiem suchym wskoczyć w koryto Odry. To troszeczkę inaczej to wygląda w naszej koncepcji. Wykorzystując cały teren już wcześniej przygotowany, właśnie ma iść w czaszę zbiornika od wewnętrznej strony jednego z wałów, a którego oczywiście na lewym brzegu, bo tam jest umieszczone, tam już jest zawałem, linia kolejowa, drogi i tak dalej. Także, że tanim kosztem można upiec kilka pieczeni przy jednym ogniu. Natomiast ja chciałem się odnieść tutaj do tego, co pani powiedziała, że taki suchy zbiornik zmieści więcej wody, że większy jest zapas powodziowy. Mhm. Proszę państwa, w tej chwili jesteśmy po okresie zejścia wody wezbraniowej Odrą i co w tym momencie należy powiedzieć? Zmarnotrawiliśmy naprawdę dużą wartość, dużo wody. Ta woda popłynęła sobie bezużytecznie do Bałtyku. Zaczekajmy na lato. Mieliśmy dwa ostatnie lata bardzo suche i wodę naprawdę trzeba w jakiś sposób szanować i nią racjonalnie gospodarować. A co można było z tą wodą zrobić, żeby jej nie zmarnować? No więc właśnie, w 1972 roku powstała koncepcja budowy zbiornika Racibórz w wersji wielofunkcyjnej, czyli zbiornika mokrego. I ten zbiornik
miał pełnić, to już kolega wcześniej powiedział, funkcję energetyczną, żeglugową, przeciwpowodziową i tak dalej, i tak dalej. Cała lista dobrodziejstw, które by spłynęło właśnie na mieszkańców Doliny Odry. Potem nie wiemy, powiedzmy, że nie wiemy, my wiemy, ale powiedzmy, że nie wiemy, ktoś przeprojektował ten zbiornik na zbiornik suchy. I w związku z tym znowu pojawiła się nowa lista problemów. My natomiast jako stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju gospodarki właśnie dróg wodnych, a przede wszystkim żeglugi, to są nasze zapisy statutowe, my działamy w tym kierunku, żeby wszystkie rzeki, drogi wodne, żeby niosły z sobą odpowiednie dobrodziejstwo. Czy gdyby ten zbiornik był zbiornikiem mokrym, to tą falę wezbraniową można by w zbiorniku Racibórz zatrzymać do lata, kiedy nadchodzi susza i wody w rzekach jest zdecydowanie za mało, tak? I wtedy byśmy ją stopniowo wstrzymali. To się nazywa racjonalna gospodarka wodna. To się nazywa racjonalna gospodarka i o to wszystkim nam chodzi. Natomiast no, wiemy, że są różne kręgi ludzi, którzy twierdzą, że powinno być inaczej. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej, panem Czesławem Szarkiem i panem Andrzejem Podgórskim. RZGW poinformowało, że od godziny 12 została wznowiona żegluga na Odrze. Co to oznacza? Otwarto szlak żeglowny po przejściu wysokiej wody. Ja myślę, że to i tak jest żegluga otwarta na Odrze, tylko tu pewnie lokalnie w odcinku, o którym mówimy, czyli w Opolu. Chodzi o żeglugę pasażerską prawdopodobnie, bo towarowej jak nie było, tak nie ma. Natomiast na innych odcinkach Odry wciąż przemieszcza się jeszcze wezbranie i nie jest to otwarcie całej Odry do żeglugi. Ale powiedział pan, że i tak tej żeglugi, rozumiem, transportowej nie ma, bo... Jakieś kilka lat temu najdłużej istniejąca stała linia przewozów między Wrocławiem a Gliwicami, obsługiwana przez właśnie pchacze i barki przystosowane do przewozu węgla, woziła węgiel do elektrociepłowni we Wrocławiu. 3 czy 4 lata temu firma, która jest spadkobiercą dawnych tradycji odrzańskiej floty, zawiesiła te przewozy, bo doszła do wniosku, że im się to nie opłaca i wyprowadziła flotę za granicę. No nie mówiąc już o tym, że spływ aż do Szczecina na przykład jest niemożliwy w związku z tym, że Odra nie jest na całej długości żeglowna. Niektórzy mówią, trzeba pogłębić koryto, ale inni wtedy mówią, co z tego, że będzie głębsze koryto, jak wody nie będzie wystarczająco dużo. To, że spływ do... Pani użyła takie określenie, nie spływ do żeglugi, a do Szczecina jest niemożliwe, to jest nieprawdą, bo w tej chwili nawet są statki, duże barki budowane przez wrocławskie stocznie dla obcych armatorów. One tylko czekają na przejście właśnie fali wezbraniowej, ale żegluga funkcjonuje. Ona nie funkcjonuje tak, jak kiedyś funkcjonowała. Ona nie funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast jeszcze ciągle jest i ona jeszcze się broni i chce przetrwać. I my naprawdę pokładamy duże nadzieje w tym, że wybroni się. No ja mam wrażenie, że ledwo ta żegluga istnieje, bo kiedy firmy w Opolu wyprodukują tak zwane nadgabaryty, czyli ogromne jakieś konstrukcje, instalacje, które muszą dostarczyć do portu, to wtedy transport odbywa się drogą, a nie rzeką. Nawet tak. Ze stoczni z Kędzierzyna Koźle, prawda? Dodajmy, że tak się zdarzało. Ze stoczni z Kędzierzyna Koźle, a to wyjątkowe jakieś sztuki były. Akurat tak się składa, że ja w przewozach ponadgabarytowych uczestniczę na co dzień. Natomiast stocznia Koźle ma swój basen i swoje możliwości i z tego korzysta. Te duże sztuki to jest naprawdę to są ładunki, które są nie do przewiezienia innym transportem, ani drogowym, ani a tym bardziej kolejowym. Dlatego korzysta się z dobrodziejstwa drogi wodnej i w ten sposób się transportuje. Wszystkie cywilizowane kraje tak robią. No, my jeszcze robimy i mamy nadzieję, że to znakomicie rozwiniemy. I to właśnie taka idea nam przyświeca i nie tylko, to nie chodzi tylko o ładunki ponadgabarytowe, o całą listę ładunków, a jest ich naprawdę dużo, które można by było przewozić drogą wodną, odciążając linie kolejowe, odciążając drogi kołowe. Panowie, w styczniu prezydent podpisał tą konwencję AGN, która mówi o dostosowaniu naszych dróg do co najmniej 4. klasy. To było w styczniu, mamy maj.
coś słychać już na ten temat? Coś się dzieje? Tak, można powiedzieć, że przede wszystkim uruchomiono finanse na to, żeby dokończyć stopień wodny Malczyce, który w tej chwili jest takim gardłem wąskim, a właściwie płytkim, które blokuje żeglugę na całej długości Odry przy niedostatku wody, bo w tej chwili, kiedy wody jest w bród, bo mieliśmy wodę wezbraniową, oczywiście warunki do uprawiania żeglugi są. I to nie można tak mówić, że Odra nie jest żeglowna. Ona jest żeglowna, była, jest i będzie żeglowna, mam nadzieję, bardzo długo jeszcze. Pomimo tego, że rzeczywiście strasznie źle była traktowana od transformacji ustrojowej, kiedy przekazano drogi wodne w zarząd ministrowi środowiska, w zasadzie dopuszczono do takich zaniedbań, do takiego zarastania obszaru międzywala, że de facto właściwe koryto Odry zwęziło się co najmniej o 1/3 w stosunku do tego, co było w latach 80. 90. Co to oznacza? A no właśnie to, że byle wezbranie powoduje, że Odra wylewa. Gdyby te sprawy, które zaniedbano, prowadzono przez te ostatnie 30 lat, podobnie jak prowadzono je w latach 70. 80., nigdy byśmy do takiej sytuacji nie dopuścili, że trzeba było na gwałt podwyższać wały. Wałów też nie można podwyższać w nieskończoność. Po prostu Odra nie ma się gdzie zmieścić. Spowodowały to właśnie głównie te zarastające brzegi. Kolejna sprawa to najlepszy przykład. Rada Kapitanów troszkę więcej niż 2 lata temu, w 2014 roku jesienią, odbyła rejs badawczo propagandowy, może nie tyle propagandowy, ile bardziej badawczy. PR-owy teraz się mówi. Nie, no tak się mówi PR-owy. To PR-owy się odbył na Wiśle w tej chwili, niedawno. Natomiast myśmy odbyli rejs ze Szczecina do Koźla z 2 warstwami kontenerów. I przeszliśmy całą Odrę od Szczecina do Koźla bez najmniejszych problemów, obalając przy tym obalając wiele mitów o rzekomo za niskich mostach, których tam 50 trzeba podnieść, żeby uzyskać klasę zgodną z AGN, czy że głębokości są niewystarczające do tego, żeby ją zmodernizować do klasy przynajmniej 4, czyli międzynarodowej. Myśmy to 2 lata temu udowodnili, że to jest wszystko wykonalne. Oczywiście wymaga to nakładów. I niektórzy mówią, że to są bardzo duże nakłady rzędu 30 miliardów złotych, ale proszę zwrócić uwagę, że Polska traci rocznie, bezpowrotnie 30 do 50 miliardów złotych rocznie w wyniku wypadków komunikacyjnych. Tego nikt nie odnotowuje, bo to ciężko jest odnotować, bo to są nie tylko straty w sprzęcie, w przewożonym towarze, w usuwaniu skutków tych awarii, czasami odkażania środowiska po awariach jakichś chemikali, czy utrata życia, utrata zdolności pracy, utrata zdolności zarobkowej, wypłacanych odszkodowań. Suma tych wszystkich wydatków daje nam rocznie minimum 30 miliardów złotych. A więc kwota, która nam potrzebna jest do zmodernizowania Odry, rozłożony na lata oczywiście. A można by było te towary wszystkie, które tracimy, rozumiem, przenieść na rzekę. Ja jeszcze chciałam wrócić na moment do tego kanału żeglownego wewnątrz zbiornika Racibórz. No panowie, ale ktoś zaplanował suchy zbiornik. Jakimi argumentami? Kogo chcecie przekonać? Do kogo uderzacie? Do jakich drzwi pukacie? Tak jak kolega wcześniej powiedział, my nie chcemy nikogo przekonywać. To my jesteśmy przekonani, że to właśnie oni, ci, którzy tak zdecydowali wcześniej, że przejrzą na oczy i zmienią swoją koncepcję. My pokazujemy, że mimo wszystko damy sobie radę z tym wszystkim. Dlatego powstała taka koncepcja. Ona zaszokowała pewne kręgi ludzi. Ale my mamy nadzieję, że wybronimy. Jeżeli nie przyjdą sami z koncepcją realizacji jako zbiornika wielofunkcyjnego, czyli mokrego, to będziemy realizować koncepcję kanału, który zdecydowanie podniesie walory żeglugowe. Panowie, strasznie optymiści. Wierzymy w to. Trzymamy kciuki. Dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi byli pan Czesław Szarek, prezes Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję serdecznie. I pan Andrzej Podgórski, rzecznik Rady Kapitanów Żeglugi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa.